Cześć, wpadłam tutaj dzisiaj do Ciebie na chwilę z fragmentem mojej lekcji Fit Polskiego. Fit Polskiego, czyli takiego lekkiego, odchudzonego ze zbędnych treści, po to, aby skupić się na tym, co naprawdę jest nam potrzebne w życiu. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak język jest obrazem naszego świata i co to dla nas znaczy. Zapraszam Cię do tego, żebyś aktywnie uczestniczył w tych wszystkich ćwiczeniach, które tutaj będę Ci proponować. I zaczynamy od pierwszego. Co zapisujesz na telefonie? Jabłko z bananem. Co jesz najczęściej na śniadanie? Olaf z krainy lodu. Jaka jest Twoja supermoc? Wszystko w kalendarzu. Kto jest Twoim superbohaterem? Potrafię malować z zamkniętymi oczami. Gdy odczytywałam pytania, na pewno jakieś odpowiedzi pojawiały się w Twojej głowie. Domyślam się, że moje odpowiedzi, które udzielałam na zadane pytania, trochę wprowadzały Cię w taki stan niezrozumienia i zastanawiałeś się nad tym, czy to w zasadzie ma jakiś sens. To teraz zapraszam Cię do innej historii. Która godzina? Tak. Jestem szczęśliwa. Brak mi tylko dzwoneczka u szyi, który by brzęczał nad tobą, gdy śpisz. Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr, wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą na skrzypiących zawiasach. Jak to? Zapomniałaś? Miałam na sobie zwykłą szarą suknię, spinaną na ramieniu. I natychmiast potem niebo pękło w stu błysku. Jakże mogłam wejść? Przecież nie byłeś sam. Ujrzałem nagle kolory sprzed istnienia wzroku. Szkoda, że nie możesz mi przyrzec. Masz słuszność, widocznie to był sen. Dlaczego kłamiesz? Dlaczego mówisz do niej jej imieniem? Kochasz ją jeszcze? O tak, chciałbym, żebyś została ze mną. Nie mam żalu. Powinnam była domyślić się tego. Wciąż myślisz o nim? Niektórzy z Was pewnie znają ten wiersz. To jest fragment poezji Wisławy Szymborskiej Na wieży Babel. Specjalnie do tego wiersza wzięłam takich bohaterów, po to, aby obrazowo pokazać, która fraza należała do którego z podmiotów lirycznych. Bo dzięki temu zobaczyliśmy jeszcze bardziej, jak na talerzu, no, że po prostu oni ze sobą się nie dogadują. Jaki tutaj nastąpił problem? Zobaczcie. W teorii języka polskiego istnieje coś takiego jak schemat porozumienia Jakobsona. Czyli mamy nadawcę, odbiorcę i pomiędzy nimi coś się dzieje. Musi być jakiś kontekst, komunikat, kontakt i kod. Mówiąc tak po prostu, po ludzku, jeżeli nie nastąpi najważniejszy element, czyli słuchanie siebie nawzajem, słyszenie tego języka, którym mówimy i rozumienie jego, a można mówić w tym samym języku na przykład ojczystym i nie rozumieć tego, co się do siebie mówi, to wtedy takie porozumienie w zasadzie nie następuje. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się o pewnym modelu kanapki, co powinniśmy zrobić, w jaki sposób zapakować komunikat, aby był on słyszany i zrozumiany, to zapraszam Cię do innego fragmentu mojej lekcji, który możesz znaleźć na YouTubie. Natomiast teraz chciałabym Ci pokazać jeszcze jedną rzecz. Poza modelem kanapki istnieje jeszcze jeden model, chyba bardziej skuteczny, aczkolwiek trochę bardziej zaawansowane. Dlatego jeżeli kanapki nie znasz, to odsyłam Cię naprawdę do tego fragmentu lekcji. Natomiast teraz zobacz inny schemat. Jakiś tam napis się pojawił przed Twoimi oczyma.
Jednak nie jest to skrót tego modelu, o którym chciałabym Ci powiedzieć dzisiaj. Brzmi on natomiast tak. Foucault. O co tutaj chodzi? Jest to model, który w ten sposób możemy sobie rozłożyć na części pierwsze. Najpierw mówimy fakt. Później mówimy o naszych uczuciach. W ogóle w takim rozmawianiu asertywnym, bo to jest drugi komunikat, który mówię właśnie prowadząc taki krótki trening asertywnej komunikacji właśnie na Fit Polskim, skupia się na tym, abyśmy potrafili opowiadać o swoich uczuciach. Dlaczego uczucia akurat? Dlatego, że to jest coś niepodważalnego. Jeżeli powiesz komuś, że czujesz na przykład smutek, gdy w taki sposób się do ciebie zwraca, to nie jest w stanie tego podważyć, dlatego że uczucia to jest coś tak subiektywnego, intymnego, no że w zasadzie kto ci może powiedzieć, że hej, ale wiesz co, nie czujesz smutku, jak ja się do ciebie tak odzywam. No nie. Dlatego to jest bardzo ważny element. Fakt jest równie ważny, ponieważ musimy mieć jakiś stały taki punkt zaczepienia, żeby mówić o konkretach. Zatem przejdźmy dalej. Trzeci punkt. Konsekwencje. I ostatni. Oczekiwania. Dlatego, że nie wystarczy zdiagnozować sytuacji, bo to każdy z nas potrafi powiedzieć, prawda? W momencie, kiedy Wam pokazywałam Ci te kolorowe pytania, mówiłam w ogóle odpowiedzi nie wiadomo skąd. Domyśliłeś się, że one były powymieniane. Kiedy odczytywałam Ci fragment wiersza Szymborskiej, też widziałeś, że tutaj w ogóle nie było żadnego porozumienia. Zatem nie wystarczy zdiagnozować, że tam coś nie zagrało, ale teraz trzeba pomyśleć o tym, jakie są tego konsekwencje i jakie są nasze oczekiwania w stosunku do osoby, z którą rozmawiamy. I teraz jak to może wyglądać w praktyce? Przykład takiej wypowiedzi. Skoro mówimy o tym, żeby powiedzieć najpierw fakt, powiedzmy, że może wyglądać taki komunikat w ten sposób. Nie lubię, gdy przychodzisz spóźniony na lekcję. To jest fakt. Czuję się wtedy nieszanowana. Uczucia. To sprawia, że nie możemy w konkretnym czasie zrealizować materiału. No jest to jakaś konkretna konsekwencja. I oczekiwania. Proszę Cię, zorganizuj się tak, abyś potrafił przyjść na lekcję o czasie. Zauważ, że nie było tutaj nic obraźliwego. Nie było tutaj żadnych jakichś emocji wylewanych takich nadwymiar. Było powiedziane jedno uczucie, ale zostało ono podane w taki sposób, że nie mamy tutaj wrażenia, aby ktoś nam je jakoś tak targał, grał na naszych emocjach. Jest to po prostu konkretnie w jakimś porządku przedstawione. Ale z drugiej strony też jest to tak komunikat podany, że gdy do nas ktoś mówi w taki sposób, to czujemy, że jest to osoba konkretna, że widzi konsekwencje naszego działania i że ma jakieś oczekiwania w stosunku do nas. Czyli nie opowiada tylko o tym, że tak jest po prostu beznadziejnie, że w zasadzie zawsze się spóźniamy, że jest taka zdenerwowana, wypieki na twarzy, jakieś zbędne gestykulacje, tylko po prostu konkret. I od razu też podaje rozwiązanie. Czyli nie tylko opowiada o tym, jak bardzo źle się zachowujemy, ale też daje nam jakąś alternatywę, daje rozwiązanie, ponieważ skoro się spóźniamy, a pewnie się to powtarza, to znaczy, że sobie nie radzimy z tą sytuacją. I od razu jest tutaj powiedziane nam, w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić. I teraz jakie zadanie mam dla Ciebie, jeżeli chciałbyś podjąć taki trening i w ogóle myślenie w taki sposób? Kiedy słuchałeś tego komunikatu, tak jeszcze nadmienię, to być może wydawało Ci się to takie trochę nienaturalne, takie sztuczne, w zasadzie kiedy jesteśmy zdenerwowani, to czy my potrafimy się tak opanować i poukładać sobie naszą wypowiedź? No nie zawsze też tak jest.
Poza tym mówimy tutaj o asertywności, a więc o języku, który może się wydać nam obcy, pomimo tego, że posługujemy się tym samym kodem językowym, czyli językiem polskim. Ale kiedy będziemy trenować i osłuchiwać się z tym, że najpierw mówimy o tym, co my czujemy, nie atakując od razu osoby drugiej komunikatem ty, to wtedy ten ciężar się przenosi na inny gabaryt, na inną stronę i zupełnie w inny wymiar przechodzimy, jeżeli chodzi o dogadywanie się z ludźmi. Zatem zadanie dla ciebie. Pokażę ci teraz kilka obrazków, ilustracji, które chciałabym, żebyś po prostu zapisał sobie na kartce to, co one przedstawiają. Ja ci je przedstawię w jakiejś kolejności, ona jest po prostu przypadkowa. Kiedy ta nasza lekcja się zakończy i będziesz chciał do niej wrócić, to proszę cię, abyś ułożył je w kolejności, którą ty chcesz wybrać i stworzył do tego krótką historię, nawet w myślach. A później do tej historii, jakby do tego fragmentu opowiadania, włóż dialog. To znaczy, od razu idziesz krok dalej, czyli będziesz musiał wymyślić sobie też bohaterów, osadzić w jakimś czasie, w jakiejś przestrzeni, a zatem stworzysz konkretny tekst, opowiadanie, ale będzie ci o wiele łatwiej niż zwykle, bo będziesz miał jakieś haki obrazowe. I skoro są bohaterowie, to właśnie jest pewna rozmowa między nimi. I zastanów się, co musiałoby się wydarzyć, żeby oni porozumieli się ze sobą za pomocą właśnie tego komunikatu FUKO. Przypomnę ci jeszcze raz jego schemat. Fakt, uczucia, konsekwencja, oczekiwania. A zatem do dzieła. Krzesło. Balony. Tutaj można by powiedzieć bardzo dużo. Gruszki na stole. Parasol w deszczu. I taka sytuacja, za którą chyba wielu z nas tęskni, żeby móc tak spokojnie się wybrać na spacer. Przed tobą wyzwanie, ale jestem pewna, że sobie z tym poradzisz. Jest ono podzielone na konkretne części. Jeżeli będziesz szedł tą drogą, to wtedy wszystko ci się tak pięknie powiąże i dzięki temu ćwiczeniu będziesz potrafił nie tylko wymyślić swój świat, stworzyć historię, osadzić ją w czasie, w przestrzeni, do tego ułożyć dialog, mało tego, stworzyć ten dialog według schematu komunikatu asertywnego i to jeszcze nie tylko kanapki, ale komunikatu FUKO, który jest naprawdę wysoko. I tutaj po prostu trenujesz wszystko, co ci się przyda w życiu. I o to właśnie chodzi w Fit Polskim. Dziękuję ci za to, że ze mną byłeś. I co? Do zobaczenia, mam nadzieję, kiedyś może na dłużej.